Cześć, Jarek Łuczek, firma Abarth Wrocław. Dziś testuję dla Was, jak perfekcyjny napęd quattro może być napędzany LPG w górach. Nadajemy z rzeczki. Chcecie zobaczyć, jak jeździ i jak zagazowaliśmy do Audi? Zapraszam do oglądania. Nie od dzisiaj wiadomo, że napęd quattro jest idealnie sprawdzający się w takich śnieżnych warunkach, jak tutaj w górach w rzeczce, gdzie trochę świeżym śniegiem posypało, trochę lodów z wczoraj było. Ale ten napęd Audi quattro ma też pewne wady, bo spala benzynę. I spala tej benzyny całkiem sporo, dlatego też do takiego oto V6 TFSI zamontowaliśmy instalację gazową. Niektórzy mogą powiedzieć, że profanacja, jak stać kogoś na Audi, to nie stać na benzynę. A ja uważam, że może tego klienta stać na to Audi tylko dlatego, że od 20 lat jeździ na gazie i zaoszczędził tyle, żeby kupić sobie takie Audi za te zaoszczędzone pieniądze. Opłaca się założyć instalację gazową w takim razie czy nie? Ja uważam, że jak najbardziej. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje taka instalacja gazowa albo inna interesująca Was, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie w opisie. A tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Audi 3 litry TFSI 228 kW, czyli 310 koni mechanicznych w napędzie quattro. A instalacja, jaką tu założyliśmy, to KMN Evo Skydirect, która jest dedykowana do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, tak właśnie jak mamy tutaj do czynienia w tym Audi. Jedyne, co widać z instalacji gazowej, to wtryskiwacze Hołka. Założyliśmy właśnie takie, ponieważ uważamy, że one są najszybsze i najlepiej sprawdzają się w tego typu silnikach. Reszta komponentów jest tak pochowana, że praktycznie ich tutaj nie widać, no może poza filtrem, który jest gdzieś tutaj schowany, a drugi filtr jest tutaj pod tym schowany i nie będzie go też widać, nie będzie nic szpecił. No może jeszcze troszeczkę tutaj wiązki elektrycznej, którą niestety tak puściliśmy, jak puściliśmy, ale jest to w tej chwili samochód w 100% sprawdzony, jeździ na gazie bardzo fajnie, napęd sprawdza się idealnie w tych warunkach, nie tylko w tych, bo testowaliśmy go i na autostradzie, i w mieście, i możemy już dzisiaj auto oddać klientowi, by jeździł i oszczędzał całkiem spore sumy pieniędzy. A teraz zapraszam Was do środka. A1. Tak oto prezentuje się A6 w sedanie z boku, a tak oto wewnątrz. Powiem szczerze, że to w 2012 roku, a właściwie w 2011 roku, kiedy wprowadzili na rynek właśnie ten model, to naprawdę był przełom, jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrza, o deskę rozdzielczą, o panel komfortu tutaj na środku i o tutaj panel środkowy przy gałce zmiany biegów, która zmienia do 8 biegów. Samochód na 8 biegu przy 140 na godzinę ma tylko 2000 obrotów. Tutaj system rozruchu bezkluczykowego, a z lewej strony dołożyliśmy przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili pokazuje, że jesteśmy jeszcze na benzynie, a właściwie to natychmiast przełączyliśmy się na zasilanie gazowe i diody po prawej stronie pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który znajduje się w miejscu koła zapasowego i w miejscu akumulatora. W tej chwili mamy tutaj 4/5 zbiornika, bo z Wrocławia przyjechaliśmy jakieś 80 km i zatankowali tyle, jedną kropeczkę nam silnik spalił przez tą trasę. A zbiornik już Wam pokazuję. Ośnieżony znaczek quattro 3 litry turbo. To wcale nie jest turbo, tylko kompresor. Nie wiem, dlaczego Audi tak właśnie oznaczyło handlowo ten model, ale to już ich sprawa. A my dołożyliśmy w tym miejscu zbiornik o pojemności 56 litrów brutto. W tym celu musieliśmy przenieść akumulator do lewego błotnika i musieliśmy nieco obrobić też wnękę koła zapasowego i akumulatora. 56 litrów brutto pozwala zatankować około 45 litrów gazu netto. Na ile to wystarczy? Myślę, że gdybyśmy jechali oszczędnie, to jakieś 400 km. A jeżeli będziemy pociskać, to może i na 200 zabraknąć. Ale to tylko wtedy, kiedy będziemy się mocno sprężać, żeby palić jak najwięcej. Jeżeli spodobało Wam się taki Audi, to śmiało możecie kupić i przyjechać do nas zamontować instalację gazową. A jeżeli spodobał Wam się film, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie przerabiania na gaz nowoczesnych, szybkich samochodów, dzięki któremu można zaoszczędzić sporo kasy, a tymczasem na gazie. Hej!